Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, porozmawiamy sobie dzisiaj o ustawieniach specjalnych. To jest pierwszy z dwóch filmów, które będą opowiadać właśnie o tym temacie. Dwa filmy dlatego, bo temat nie jest prosty. Temat jest dzisiaj bardzo złożony, bo jeżeli sobie spojrzymy na ustawienia specjalne, to ilość opcji, jaką mamy do wyboru, jest po prostu duża. Mówimy też o tym dlatego, że ten temat jest bardzo istotny z punktu widzenia obecnych aparatów Fujifilm, bo jeżeli na pokrętle takiego GFX 100S znajdujemy symbole C1 do C6, no to możemy się domyślać, że ta funkcja jest ważna również dla producenta, a niestety niewiele się o tym mówi. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że odbędziemy też taką nostalgiczną, piękną podróż do świata Fujifilm X-T2, w którym ja się zakochałem, i zobaczymy, jak te ustawienia specjalne wyglądały w przypadku tego korpusu, a dalej zastanowimy się i pokażę Wam, jak one ewoluowały, aby dojść tutaj, czyli do GFX 100S. Dziś ustawienia specjalne to nie tylko aparat. To jest także aplikacja mobilna Fujifilm X-APP. I te dwa składniki, aparat plus aplikacja, tworzą ekosystem i właśnie i ten ekosystem chciałbym Wam pokazać, bo daje on zwyczajnie potężne możliwości. Możecie sobie budować pełną konfigurację swojego aparatu, wliczając w to właśnie ustawienia specjalne, wliczając w to ustawienia przycisków i wszystko zapisywać tutaj, w Waszym telefonie, nosić to w kieszeni i w momencie, kiedy jest taka potrzeba, błyskawicznie wgrywać to do swojego korpusu, po to, żeby zmieniać jego charakter i dopasowywać go do konkretnych warunków. Gdzie jest problem? Trudno dzisiaj, patrząc na zbiór ustawień specjalnych, zrozumieć, co jako użytkownicy będziemy mogli za ich pomocą zyskać. Jak dopasować je do tych potrzeb i jakie potrzeby mogą faktycznie spełnić. Tym zajmiemy się w drugim odcinku. Tam pokażę Wam, jak zbudować sobie profil do studia, jak zbudować sobie profil do kościoła, a być może Wy będziecie mieli jeszcze jakieś inne fajne pomysły na to, jak korzystać z tych profili. Teraz zajmiemy się teorią i proszę Was o cierpliwość, bo ta teoria też jest istotna po to, żeby zrozumieć tak naprawdę, czym są te ustawienia specjalne. Co prawda życie biegnie tylko do przodu, natomiast czasami warto oglądnąć się za siebie. Dlatego też zerknijmy sobie, jak te ustawienia specjalne wyglądały w Fujifilm X-T2. Fujifilm X-T2 nie posiada fizycznego przełącznika, więc trzeba przypisać taką funkcję do jednego z klawiszy. Żeby to zrobić, przytrzymujemy display back przez 3 sekundy, wybieramy klawisz i przypisujemy wybór ustawienia specjalnego. Teraz możemy się już przełączać wirtualnie pomiędzy tymi ustawieniami i jak widzicie, obok nazwy konkretnego ustawienia specjalnego mamy również podaną symulację, która w pewien sposób podpowiada nam, jaka jest różnica pomiędzy tymi ustawieniami specjalnymi. I mniej więcej taka była idea. Jeżeli teraz wejdziemy do menu Q i przytrzymamy Q przez kolejne 3 sekundy, będziemy mogli edytować sobie ustawienie specjalne. I jak widać, mamy tak naprawdę dwa ekrany i wszystkie te opcje, które mamy tutaj dostępne, są związane z tuningiem plików JPG. Zatem pierwotną koncepcją związaną z tymi ustawieniami specjalnymi była możliwość zbudowania sobie presetów, które sprawią, że będziecie mogli fotografować w pochmurny dzień, w słoneczny dzień, kiedy tych kontrastów jest więcej. W takim konkretnym ustawieniu niestandardowym zdecydować, czy chcecie wyciągać cienie, czy chcecie zbijać światła i budować w ten sposób pewien specyficzny look JPEG-ów, jakie wychodzą prosto z puszki. Dzisiaj to jest tylko jedna z możliwości i szybko się o tym przekonamy, jeżeli wejdziemy do menu Q w aparacie takim jak Fujifilm GFX100S. Tutaj, wchodząc do edycji ustawienia specjalnego, możemy po pierwsze edytować sobie tryb fotografowania. No, to dlatego, że nie mamy drugiego pokrętła PASM dedykowanego dla custom settings. Te opcje są współdzielone na jednym elemencie fizycznym, więc musi być jakaś możliwość zmiany. Po drugie, możemy ustawiać image quality, więc decydować trochę o tym, o czym mówiłem chwileczkę temu. Ustawiać opcję autofokusa, ustawiać opcję fotografowania, ustawiać opcję lampy błyskowej i na sam koniec decydować o pewnych parametrach konfiguracyjnych, które będą dostępne w konkretnym ustawieniu specjalnym. Nadszedł czas, żebyście zrozumieli, jak to wszystko w Fujifilm jest totalnie poplątane.
weźcie sobie swój korpus do rąk. Bardzo proszę, wybierzcie jedną z opcji między C1 a C6. Uruchomcie go, przejdźcie do menu i w ustawieniach jakości obrazu na ekranie trzecim jest taka opcja: automatyczna aktualizacja niestandardowych ustawień. Wyłączcie to. I moja rada jest taka, jeżeli myślicie poważnie o ustawieniach niestandardowych, nigdy tego nie włączajcie, ponieważ jest to totalnie bezmyślna funkcja, która powoduje, że każda zmiana, jaką wykonujecie w obszarze menu, jeżeli jesteście na C1, C6, zostaje automatycznie nadpisana. Więc tak naprawdę nie ma żadnych ustawień specjalnych, bo wszystko, co zmienicie, staje się obowiązującym do następnej zmiany ustawieniem. Więc wywalcie to w cholerę. A teraz proszę wyłączcie swój aparat, uruchomcie go ponownie, wejdźcie do tego samego menu i powiedzcie mi, czy ta opcja jest wyłączona, czy włączona. U mnie jest wyłączona, bardzo ładnie się zapisała. Ok, to w takim razie przejdźmy z powrotem do menu, wejdźmy do ustawienia jakości obrazu i zmieńcie symulację, jaką aktualnie macie ustawioną. Ja mam standardową i chciałbym Eternę. Chciałbym Eternę. Wybieram Eternę, nie wyłączam jeszcze aparatu. Przejdźcie proszę do menu Queue. A tutaj taka dziwna sprawa. Pojawiła mi się jakaś dziwna kropeczka w menu Queue przy symulacji filmu. Ale postanowię to zignorować i wyłączę aparat. Uruchomcie go proszę znowu. Wejdźcie do menu i powiedzcie mi, jaką symulację macie ustawioną. Bo ja znowu mam symulację standardową. A jeżeli przejdę do menu Queue, to też mam standardową. Czyli z jakiegoś powodu ta opcja się nie zapisała. A to dlatego, moi mini, że właśnie w tym miejscu pokazuję wam, jak w menu głównym ustawienia niestandardowe są wymieszane z ustawieniami globalnymi. Czym zatem są ustawienia globalne? No to taki pojedynczy zestaw ustawień, który jest jeden dla całego korpusu. Chcecie go zobaczyć? No to przytrzymajcie, jeżeli jesteście w menu Queue, przytrzymajcie jeszcze Queue przez chwilę. Przejdźcie do edycji ustawienia niestandardowego i tutaj wejdźcie na przykład do Image Quality. Powiem wam jedno, wszystko co jest na szaro to aktualnie ustawienie globalne, czyli odwzorowanie pikseli, edycja ustawień specjalnych, automatyczna aktualizacja niestandardowych ustawień. To są właśnie opcje globalne. Słuchajcie, to, że wiemy, gdzie edytować funkcje, to nie rozwiązuje wszystkich problemów. Proszę, wejdźcie sobie jeszcze do menu Queue, przytrzymajcie następnie Queue przez 3 sekundy i przejdźcie do edycji pierwszego profilu, bo chciałbym, żebyśmy sobie zbudowali klasę pojęć, która będzie opisywać funkcje, jakie możemy znaleźć w konkretnym menu. Pierwsze menu jest dosyć proste. Mamy tutaj tryb fotografowania, jakieś opcje związane z czasem migawki i myślę, że tą klasę ustawień, która tutaj jest dostępna, możemy sobie nazwać konfiguracją trybu fotografowania. Jeżeli przejdziemy natomiast do Image Quality, to pierwsze trzy opcje mają związek z jakością zdjęć, kolejne mają związek z edycją, czyli pozwalają na to, co widzieliśmy w przypadku XT2, na tuningowanie JPEGów, no i przestrzeń koloru tak naprawdę to jest opcja, która jest związana również z jakością. Proponuję, żebyśmy przyjęli tutaj, stworzyli sobie dwie klasy ustawień. Jedna to będzie jakość, a druga edycja wbudowana. W przypadku ustawień autofokusa, no tutaj nie ma niespodzianek. Wszystkie opcje, które tutaj mamy, związane są z AF-MF, więc możemy sobie nazwać ją po prostu klasa ostrzenie. Dalej mamy ustawienia zdjęć. Pierwsze ustawienia, no to takie związane z automatyką, zdalnym wyzwalaniem, bracketingiem. Myślę, że możemy nazwać ją swobodnie automatyką wyzwalania. A kolejne, takie jak fotometria, typ migawki, redukcja migotania, to wszystko kręci się albo wokół matrycy, albo wokół samej migawki. Więc możemy to nazwać konfiguracja migawki wyzwalania. Taką klasę sobie dla tych ustawień stworzyć. Idąc dalej mamy lampę, tutaj nie ma niespodzianek, ale te opcje są nieaktywne aktualnie. I na samym końcu, w sumie tutaj temat jest prosty, mamy konfigurację dźwięku i konfigurację zasilania. Myślę, że wśród was znajdą się tacy, którzy powiedzą, że to ćwiczenie, które wykonaliśmy, jest totalnie idiotyczne i niczemu nie służy.
Natomiast chciałbym, żebyście nie byli dla mnie tacy do końca surowi, bo ilość opcji przy budowaniu ustawień niestandardowych jest naprawdę dzisiaj duża i trudno z tego podzbioru wybrać coś sensownego. Jeżeli spojrzycie teraz na rysunek, który dla was przygotowałem, który pokazuje wam, jakie z wyznaczonych przez nas klas znajdziecie w którym menu, łatwiej wam będzie zaplanować sobie, jakich funkcji chcielibyście użyć, żeby zrobić zbiór ustawień C1, C7 dedykowanych pod jakieś konkretne przeznaczenie. Pamiętajcie, że zaraz będziemy ten bank ustawień zapisywać w naszym telefonie. Obok niego stworzymy sobie drugi bank ustawień, który będzie miał inne przeznaczenie. Więc troszeczkę poukładanie i uporządkowanie tego, co my z naszymi opcjami jesteśmy w stanie zrobić, sprawi, że dostaniecie finalnie profile i konfiguracje swojego aparatu, które faktycznie mają sens i jakieś przeznaczenie.